Dzień dobry, Marta Korycka. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Wojciech Chmielarz, autor różnych książek, między innymi Żmijowiska, między innymi też cyklu o Jakubie Mortce i ostatnia książka to jest Długa noc, w której właśnie Mortka powraca. Ale ja zaczynam od pytania o zupełnie inną książkę. Czy ma Pan jakąś książkę taką ulubioną, która wywarła na Panu ogromne wrażenie z dzieciństwa? Z dzieciństwa, ale zaskakujące, bo będziemy musieli się długo porozmawiać, o tym będziemy rozmawiali bardzo długo. Znaczy, na pewno taką bardzo ważną dla mnie książką jest Kapelusz za 100 tysięcy Adama Bardaja, tak? Ponieważ jest to pierwsza taka duża książka, dojrzała książka, którą przeczytałem. Bardzo, i od tego momentu zaczęła się w ogóle moja relacja z czytaniem, tak? To była książka, która zmieniła moją relację z czytaniem o mój Boże, włączcie już telewizor, na okej, chcę czytać książki, lubię czytać książki. Więc i do tego tam jest, to jest fajna książka, niedawno sobie przeglądałem zresztą. Fajna książka, ona ciągle się broni, ciągle ma fajną fabułę. Wydaje mi się, że ona ciągle jest dla współczesnych dzieciaków zrozumiała i do czytania. Oczywiście trzeba im wytłumaczyć, że kiedyś nie było internetu, telefonów i tak dalej, ale generalnie wydaje mi się, żeby zrozumiały. No jest tam fajny wątek kryminalny. No właśnie, bo zastanawiałam się, w jaki sposób się rodzi pisarz powieści kryminalnych. Czy właśnie już w dzieciństwie ta fascynacja jakaś była? Była fascynacja kryminałem. I różnymi książkami kryminalnymi i powieściami, ale przede wszystkim taką rzeczą chyba dla mnie najbardziej formującą, jeśli chodzi o moją relację z kryminałem i w ogóle zamiłowanie tego gatunku, pewnie był Gliniarz i Prokurator, tak? Czyli serial, który kiedyś leciał, czy w ogóle trzeba wytłumaczyć być może naszym widzom, którzy tego nie wiedzą, kiedyś nie było Netflixa, kiedyś były tylko trzy kanały, tak? Jak się chciało zobaczyć serial kryminalny, a tego trzeciego to nie było wszędzie widać, nie? To trzeba było mieć szczęście, żeby móc go oglądać, a nie wszędzie to chodzi. Dobra, chodzi mi o to, że jeśli się chciało zobaczyć serial kryminalny, to trzeba było czekać na czwartek na godzinę 20, tak? I potem chyba była powtórka w piątek rano. I w czwartek godzinie 20 leciały różne seriale kryminalne i między innymi leciał Gliniarz i Prokurator. I pan był fanem Gliniarza czy Prokuratora? Nie, no, Gliniarza oczywiście, Gliniarza. Gliniarza wtedy. Dobra, no i potem tak sobie pan rósł i nagle pojawiła się myśl o Politechnice. A to nie nagle i ja pochodzę w ogóle z rodziny technicznej, gdzie rodzice są dumnymi inżynierami, tak, i ich marzeniem było, żeby syn też był inżynierem. Nie wyszło. Ale też ta Politechnika była jakbyś dla mnie naturalnym wyborem. Ja lubię matematykę w ogóle, tak, lubię przedmioty ścisłe. Kiedyś bardziej się tym interesowałem, teraz mniej, tak? W ogóle zdawałem matematykę na maturze, kiedy ona była jeszcze dobrowolna, więc dobrowolnie sobie wybrałem matematykę, że chcę zdawać na maturze. I zdałem oczywiście i się na tą Politechnikę dostałem, natomiast zdecydowałem się pójść za głosem serca, zdawałem też na dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, dostałem się, do dzisiaj nie wiem, czy to dobrze, czy źle, tak? Ponieważ dziennikarstwo jest w ogóle cudownym kierunkiem studiów, wspaniałym, bardzo rozwijającym, ale jako drugi kierunek. Kiedyś, jak ja szłam na studia, na dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, to ktoś mi powiedział, że to są dobre podyplomowe studia właśnie. Podyplomowe albo drugi kierunek, fajne, bo naprawdę tam dużo ciekawych ludzi się spotyka, fajni wykładowcy, taki kierunek jest przekrojowy, można się dowiedzieć dużo rzeczy o różnych rzeczach i to jest fajne, natomiast tam no jednak fajnie mieć studia skończone, które dają jakiś konkretny fach w ręku, tak się mi wydaje. Teraz się zastanawiam, czy się nie spotykaliśmy na korytarzach, bo jesteśmy w podobnym wieku i ten sam kierunek. Być może. Jeszcze na jednym roku byliśmy. No właśnie, ale wspomniał pan też o tej matematyce i teraz mi przyszło do głowy, czy jak pisze pan książkę, to jest w tym jakiś taki wzór w sensie matematyczny, nie wiem, rozpisuje pan sobie na tablicy niczym detektyw albo jakiś naukowiec wątki, powiązania, robi notatki. Jak wygląda praca nad książką? Znaczy, nie tyle wzór, natomiast umiejętność tego myślenia ścisłego, tak, myślenia logicznego, tak, szczególnie w kryminale, jest cholernie ważna. Tak, żeby umieć zobaczyć, co z tego wynika i co z czego wynika, umieć to sobie ułożyć
krok po kroku właśnie, żeby to wszystko było logiczne, jedno z drugiego wynikało, szła ta akcja do przodu. Tak matematyka, znaczy te umiejętności matematyczne właśnie, pewna dyscyplina umysłowa na pewno przy pisaniu się przydaje, a przy pisaniu kryminałów szczególnie. Więc ja w ogóle nie lubię tego rozdzielenia, że ktoś jest dobrym humanistą, ktoś jest dobrym ścisłowcem i tak dalej. Do pewnego poziomu, a ten poziom jest wbrew pozorom dość wysoko, to się nie wyklucza. Tak, a nawet nie powinno. Tak? Przy czym, okej, teraz wchodzimy na zupełnie inny obszar, tak, ale to ludzie tak naprawdę, którzy często mówią, że są humanistami, a nie są ścisłowcami, to niestety dlatego, że mieli złych nauczycieli od matematyki. I w ogóle notabene mamy zły program uczenia matematyki, a to jest temat na zupełnie inną rozmowę. No to tutaj ja też po raz kolejny muszę powiedzieć, że mam podobne odczucia, no ale rozmawiamy głównie o literaturze i pierwsza powieść, Podpalacz, to tak. Pojawia się Jakub Mordka. Jak on się urodził w pana wyobraźni? Znaczy ja od pewnego momentu wiedziałem, że chcę napisać kryminał. Co generalnie wynika z tego, że to jest Podpalacz był pierwszą powieścią, którą... Wydaną, tak? Ale nie pierwszą, którą napisałem. Tych powieści w szufladzie, które miałem napisane, parę było. Natomiast ja wiedziałem, że one się niczego nie dają generalnie. Gdzieś tam w głębi serduszka wiedziałem, że to jeszcze nie ten etap. Aż napisałem książkę, o której myślałem, że się do czegoś nadaje. Wysłałem ją do różnych wydawnictw, one je wszystkie odrzuciły, już tą historię jakby skracając. I... jak sobie zacząłem analizować, tak, dlaczego one ją odrzuciły, co tam było złego, no to stwierdziłem, że było wszystko złe oprócz jednej rzeczy, czyli wątku kryminalnego, bo tam oczywiście też był wątek kryminalny. On był poboczny gdzieś tam w tle, ale był. Jak stwierdziłem, kurczę, to może trzeba jednak się skupić na tym kryminale i spróbować napisać taki klasyczny kryminał, bo ja też zawsze chciałem pisać, zawsze chciałem coś z tym zrobić, wydawało mi się, że się w tym odnajdę. I stwierdziłem, okej, napiszę kryminał. Taki bardziej klasyczny już z policjantem w roli głównej. Zastanówmy się, jak to zrobić. Tak? Więc takim pierwszym etapem pracy nad Podpalaczem było przeczytanie mnóstwa polskich kryminałów. Tak? Bo generalnie z jednej strony, znaczy to jest też ważna zasada przy pisaniu. Tak? Znaczy jeśli chce się dobrze pisać, to trzeba bardzo dużo czytać. I to trzeba czytać w sposób taki bardzo świadomy, znaczy obserwować innych, patrzeć, co oni robią, jak oni robią, czego się mogę od nich nauczyć, tak? Dla mnie też było ważne to w tamtym momencie po to, żeby się zorientować w ogóle, w jakim miejscu jest polski kryminał. Tak, bo głupio wchodzić do gatunku, wyważać otwarte drzwi, jak sobie człowiek nie zdaje sprawy, że to już wszystko jest zrobione i tak naprawdę trzeba pójść w zupełną inną stronę, żeby nie robić czegoś wtórnego. Więc czytałem mnóstwo polskich autorów, to był rok 2010, czyli 12 lat temu. W ogóle w listopadzie tak dziesięciolecie będę miał twórczości w ogóle. Czytałem te wszystkie polskie kryminały, żeby zorientować się, co się dzieje na polskim rynku i co ja tam mogę zaproponować w polskim kryminale. I czytając te książki, miałem taki troszeczkę przerażające przeświadczenie, tak, że one są bardzo do siebie podobne, a szczególnie bardzo podobni są bohaterowie. Bo to są wszystko mężczyźni w średnim wieku. Oni są wszyscy pisani tak samo, znaczy tam rozwiedzeni z problemem alkoholowym, ale przede wszystkim oni wszyscy byli budowani tak, że oni mieli najczęściej dwie rzeczy, ale na pewno jedną z nich, znaczy musieli mieć jakiś mroczny sekret z przeszłości i ciekawe hobby. Znaczy był taki sposób budowania bohatera, że musimy mieć bohatera, który ma ciekawe hobby. Tak? I mieliśmy bohaterów, którzy nie wiem, są karatekami, którzy znają się świetnie na muzyce rozrywkowej, albo tacy, którzy po godzinach pracy w policji pracują jako kucharze. Tak, w restauracji w ogóle, tak? Co było w ogóle... Tak, tego nie czytałam. To ja potem powiem kto, ale po prostu jak to przeczytałem, to stwierdziłem, w ogóle co, tak? Znaczy, bo każdy, kto się orientuje, jak się pracuje w policji i jak się pracuje w gastronomii, zdaje sobie sprawę, że nie da się tych dwóch rzeczy połączyć. Nie, znaczy w gastronomii musisz być dostępny nieustannie, w policji musisz być dostępny nieustannie, nie da się tego łączyć, więc... Generalnie dążę do tego, że jak sobie zacząłem wymyślać, okej, jakiego ja chcę bohatera, czy nie udało mi się uniknąć tego, że to jest mężczyzna, bo się wtedy nie czułem na tyle pewnie, żeby pisać bohaterkę kobiecą. Nie udało mi się uniknąć tego, że on jest rozwiedziony, bo generalnie, o tym sobie możemy potem porozmawiać, dlaczego
życie rodzinne w kryminałach nie sprawdza, ale stwierdziłem, okej, okay, niech on nie chce, żeby on miał ciekawe hobby, tak? Tego jednego, to jedno, ale stwierdziłem, że chcę mieć takiego bohatera, o którym możemy powiedzieć tylko i wyłącznie to, że jest policjantem. Mhm. Znaczy, niech tam nie będzie nic więcej. Że to jest facet, który jest tylko policjantem i to jest jedyna rzecz, która go definiuje jako bohatera. Podpalacz w ogóle zaczyna się cytatem z genialnej powieści kryminalnej, czyli Rzeki tajemnic Denisa Lehane'a. I ten cytat brzmi właściwie, i to mówi jeden z bohaterów tej książki, właśnie policjant. I on mówi, właściwie to jestem bardzo nudny, panie Markus, odebrać mi mój zawód i mnie nie ma. I ja takiego chciałem bohatera stworzyć, że jak mu zabierzemy to, że jest policjantem, to właściwie nie wiemy, co o nim powiedzieć, tak? I on jest tak pisany, przynajmniej w tej pierwszej książce, w drugiej. Ponieważ tych książek już jest sześć, on się w międzyczasie trochę rozwinął i możemy powiedzieć o nim troszeczkę więcej, ale taki był punkt wyjścia, tak? No właśnie, ja muszę przyznać, że jak czytałam Podpalacza, to sobie zapisałam taką notatkę. Bardzo fajna książka, ale nie lubię tego bohatera. Znaczy, ja w ogóle też wychodzę z założenia, że... I to się trochę przebija w moich książkach, że autor nie powinien lubić swoich bohaterów. Mm-hmm. Tak? Znaczy, bo jak lubimy swoich bohaterów, znaczy teraz już jestem dojrzalszy jako pisarz, więc już sobie pozwala na sympatię względem moich bohaterów. Natomiast na początku wiedziałem, że nie muszę się trzymać na odległość kija, mm-hmm. Po to, żeby móc ich tym kijem walić po plecach, po twarzy, po nogach i tak dalej. Bo do czego zmierzam? Znaczy, wszyscy czytaliśmy książki, gdzie widzimy, że autor zbytnio lubi swoich bohaterów. Mm-hmm. I przez to zbytnio ułatwia im życie. Oni są zbyt fajni, zbyt doskonali. W ogóle najgorzej są takie książki, gdzie jest to okropne uczucie cringe'u. Nie wiem, czy tak miałaś przy czytaniu niektórych książek. Że widzimy, że autor się utożsamia ze swoim bohaterem, a przy tym ten bohater jest taki super, nie? Mm-hmm. Tu wszystkich wrogów pokonuje w walce na śmierć i wszystkie kobiety chcą, pakują mu się do łóżka, nie? Wszyscy go uwielbiają, tak się to czyta i takie... Ja wiem, że on cię widzi w tym bohaterze i tworzy jakieś wymyślone życie, czy jakieś swoje kompleksy leczy tym bohaterem. To jest okropne uczucie. Dobra, więc wiedziałem, że muszę się odtrzymać od swojego bohatera z daleka. Muszę świadomie go nie lubić po to, żeby rzucać mu, nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, jak mu rzucam kolejne kłody pod nogi, jak go walę w tym kijem po plecach, jak mu robię krzywdę. Więc to trochę się przebija w tej kreacji Mortki, także że ja czułem do niego przynajmniej na początku ten brak sympatii. Ja z kolei, jak czytałam teraz Długą Noc, to miałam takie poczucie solidarności z nim trochę przerażenia, bo tam jest taki wątek, gdzie on jako ojciec, nieobecny przez ileś lat, nagle próbuje z tymi dziećmi jakoś znowu nawiązać kontakt, zbudować więź, trochę tak niezgarabnie, niezdarnie mówi... A gram w grę, już nie chcę za dużo zdradzać, no i się uczy gry, żeby z nimi grać. I tak mi przyszło do głowy, Jezus Maria, żebym ja nie stała się taką matką, rób teraz coś, żebyś nie musiała potem tej więzi nawiązywać. I dla mnie to było bardzo intrygujące w tej najnowszej części. To jest w ogóle, Długa Noc jest w ogóle powieścią o ojcostwie. A szerzej o rodzicielstwie, bo tam się pojawiają też wątki związane z relacją matką-dziecką, ale generalnie to jest powieść o ojcostwie i o figurze ojca i w ogóle kim jest ojciec i jak być ojcem. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? Znaczy, ja też zauważyłem, że ten wątek ojcostwa zaczyna się w ogóle przebijać w literaturze kryminalnej, co w ogóle widać po mnie, tak? To znaczy, właśnie mówiłem na początku, tak? To znaczy, jakiś czas temu w naszej rozmowie, że Mortka jest rozwiedziony, bo rodzicielstwo i w ogóle życie rodziny w kryminałach kiepsko się sprzedaje. I w ogóle, znaczy, jak czytamy książkę kryminalną, to nie chcemy czytać o życiu rodzinnym bohatera. A przynajmniej ja tak przez długi czas myślałem, bo chcemy czytać o zbrodniach i tak dalej i generalnie uważałem przez długi czas, że w ogóle nie ma sensu pisać o życiu rodzinnym i nie da się dobrze napisać książki kryminalnej, gdzie jest ważny wątek rodzinny z życia bohatera. Do momentu, kiedy przeczytałem Drelicha prosto w plot Kuby Ćwieka, gdzie się okazało, że da się stworzyć świetną powieść sensacyjną, gdzie będzie ważny wątek, znaczy gdzie w ogóle będzie to życie rodzinne tak pokazane i będzie się chciało o tym czytać przede wszystkim. Znaczy, ta warstwa sensacyjna, awanturnicza była dla mnie równie atrakcyjna jak warstwa relacji Drelicha z jego dziećmi. To jest w ogóle fantastyczna rzecz. Natomiast
w ogóle teraz się pokazało kilka książek w polskim kryminale, gdzie które się obracają fabularnie w ogóle wokół tematu ojcostwa. Tak? I to jest Moja długa noc, to jest na przykład Czerwona ziemia Marcina Mellera. Tak? Temat ojcostwa nagle stał się także dla mnie, tak? Tematem, o którym można pisać książkę kryminalną. Tak? Co jeszcze te 10 lat temu właśnie w Podpalaczu wydawało mi się niemożliwe. Zastanawiamy się, bo pewnie część z nas, mężczyzn w sensie, tak, jak być ojcem, co to znaczy być ojcem, jak to zrobić dobrze, albo jakie też błędy popełniliśmy do tej pory. Więc i się zawiesiłem. No to ja zapytam jeszcze o dwa inne wątki, które się pojawiają w tej książce, bo jest tam i pandemia, i kwestia osób LGBT+. Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, ale to jednak czyni tę książkę bardzo teraz, bardzo aktualną. Z pandemią jest tak, że od początku pandemii ja napisałem raz, dwa, trzy książki, gdzie tej pandemii nie było. Dobrze mówię, trzy, tak. Trzy książki tej pandemii nie było, ona w ogóle nie występowała i w ogóle o niej nie wspominałem, bo też miałem takie głębokie przekonanie i notabene mam je do teraz, że my nie do końca wiemy, co się w tej pandemii jeszcze z nami stało. Znaczy notabene ona jeszcze trwa, jeszcze nas czeka zima, jesień, zima, tam się pewnie różne ciekawe rzeczy wydarzą. Mam nadzieję, że już nie tak tragiczne jak do tej pory, natomiast my nie wiemy ciągle, co się z nami stało. To znaczy wiemy, że zmarło ile tam ponad 100 tysięcy osób na samego COVID-a. Ja nie będę rzucać liczbami, bo ale na pewno wiele osób. Gdzieś czytałem, że około 200 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, jeśli się tutaj pomyliłem w tych szacunkach, tak, ale mamy nagle 200 tysięcy osób zmarło. Tak, w średniej wielkości miasto zniknęło z powierzchni Polski. Większość tych osób tak naprawdę dało się uratować od pewnego momentu, bo mieliśmy szczepionki. Przeżyliśmy jakąś wszyscy wielką traumę. Nie przerobiliśmy jej, nie przepracowaliśmy jej, nie wiemy, co się z nami stało jako społeczeństwem. Ten proces w ogóle przetrawiania tej traumy zastopowała wojna w Ukrainie. Tak, bo my mniej więcej w lutym, w marcu już zaczęliśmy, tak, jakby się nad tym zastanawiać, co się do cholery właściwie jasnej wydarzyło. Natomiast wybuchła wojna w Ukrainie, kolejna także dla nas jakieś wydarzenie dramatyczne, tak? Znaczy, cudem mi przychodzi to słowo trauma przez gardło, bo jednak porównywanie naszej sytuacji w Polsce z sytuacją na Ukrainie to jest, ale to jednak była jakaś trauma. Nagle się okazało, że hej, za naszą granicą jest bardzo brutalna wojna z bardzo brutalnym przeciwnikiem i wszyscy się przez pewien czas baliśmy, co będzie, jeśli to przyjdzie do nas, tak? Bo byliśmy przekonani, że Kijów padnie w 7 dni i potem te rosyjskie czołgi z rozpędu pojadą na Warszawę, tak? I to zastopowało ten proces zastanawiania się, czym w ogóle była pandemia i jak zmieniła nasze społeczeństwo. A zmieniła. Tak, na przykład, widać na przykład w rozliczeniach emerytalnych, tak, bo emeryci, którzy przychodzili, najlepszy moment, żeby na przejście emeryturę, to było przejście na emeryturę zaraz po szczycie pandemii, bo wtedy dramatycznie spadła długość życia, więc te emerytury, które są dzielone, to jest pewna kwota dzielona na oczekiwaną długość życia, ponieważ średnia długość życia spada, te emerytury nagle są dużo wyższe. Tak? To jest na przykład widoczny skutek pandemii. Dobra, ale dążę do tego, że ja przez trzy książki w ogóle tego tematu pandemii nie poruszałem, bo uważałem właśnie, że... Jeszcze nie teraz, bo nie wiem, co się wydarzyło. Ale jak zabrałem się za Mordkę i stwierdziłem, że chcę i potrzebuję, żeby on się dział tu i teraz, tak? Czyli w roku 2021, to jest ta książka, się dzieje w listopadzie bodajże, no to już nie mogę uciekać od pandemii. Znaczy ona się wydarzyła. Tak, nie mogę udawać w kolejnej książce, że jej nie ma, muszę o niej napisać. I stąd ten temat się pojawia po prostu. Ale też właśnie i LGBT+, i tak sobie myślę, że w ogóle media społecznościowe, bo książka książką, ale media społecznościowe pan wykorzystuje bardzo mocno i bardzo świadomie do tego, żeby pisać o swoich poglądach, o tym, o czym pan chce. Ja mam takie wrażenie, że pan jest jednym z tych pisarzy kilku, którzy jak pojawia się strajk kobiet, jak pojawia się jakaś kwestia, to gdzieś tam pan próbuje z tymi swoimi czytelnikami rozmawiać też o tym. Tak, bo
ja sobie w pewnym momencie zdałem sprawę, patrząc właśnie na swoje media społecznościowe. Oczywiście ja tam jestem mały mikuś, tak, w porównaniu z wieloma osobami, nie wiem, z Małgorzatą Rozenek czy z innymi celebrytami. Ja sobie zdaję sprawę, że jestem malutki. Natomiast zdałem sobie sprawę, że mam jednak ten niezwykły przywilej, że ileś tam tysięcy osób mnie słucha. Tak? I czyta to, co ja piszę. W związku z tym przywilejem ja mam też obowiązki, tak? I tym obowiązkiem jest to, żeby kurczę od czasu do czasu w pewnych sprawach publicznych zabrać głos, bo kurczę, jak nie zabiorę, to ja nie, znaczy nie do końca wiem, czy ja będę sobie w stanie spojrzeć potem w twarz, tak, w lustrze. To jest dziwne uczucie, tak? Ale takie, kurczę, znaczy jak sobie zadam sobie w pewnym momencie pytanie, co ja zrobiłem w tamtym momencie, czy zabrałem głos, czy coś powiedziałem, kiedy trzeba było coś powiedzieć, to za, nie wiem, za te 12 miesięcy, za rok, za dwa, jak się nie odezwę, to czy będę w stanie z tym, jak się będę z tym czuł w ogóle, tak? I więc staram się w ogóle hamować, tak? Bo uważam, że staram się hamować do i zabierać głos tylko wtedy, kiedy naprawdę czujesz, że się dzieje coś ważnego, tak? Albo kiedy są tematy, które są mi z jakiegoś powodu bardzo bliskie albo bardzo ważne, jak kwestie systemu edukacji, tak? I w ogóle, bo ja się generalnie czuję, że mam na ten temat ponadprzeciętną wiedzę. Widzę, co się dzieje w tym systemie, i w związku z tym, jak wiem, co tam się dzieje, to jestem w stanie moim czytelnikom pewne rzeczy wyjaśnić, o których oni nie wiedzą, bo po prostu się zajmują w życiu innymi rzeczami. Natomiast bardzo się pilnuję, żeby nie wypowiadać się o wszystkim, trzymać się tych kilku tematów, o których się znam albo które są dla mnie ważne, i tylko na te tematy się wypowiadać. Niestety nasi rządzący dbają o to, żebym musiał się wypowiadać dosyć często, co jest bardzo przykre, bo ja naprawdę bym chciał, nie, że chciałbym, żeby na tych mediach społecznościowych wypowiadać się tylko o książkach, o filmach, w ogóle fajne same tematy poruszać, żebym nie musiał pisać o systemie edukacji, żebym nie musiał mówić moim czytelnikom właśnie ze społeczności LGBT+, że hej, słuchajcie, ale na moich spotkaniach jesteście mile widziani, w ogóle trzymajcie się za ręce, całujcie, zupełnie mi to nie przeszkadza. Nie chcę takich rzeczy pisać. Tak. A muszę. Tak jak ostatnio też musiał pan napisać o tym, co się dzieje z rynkiem książki, bo jeden z ostatnich wpisów był o tym, że no inflacja, koszt druku, książki będą drożały, no i co dalej? A czy to jest, nie wiem co dalej, znaczy ja generalnie mam przeczucie, że na rynku książki się wydarzy coś złego. Znaczy tak, teraz inflacja i tutaj trudno się spodziewać, żeby ludzie, którzy liczą teraz każdy grosz, tak, i nie wiem, będą musieli podjąć decyzję, czy kupujemy węgiel, tak, ten przysłowiowy, czy książkę, no to wybiorą węgiel, bo tym ogrzeją, książką nie ogrzeją domu. No, ostatnio jeden polityk powiedział, palmy wszystkim, co nie jest szkodliwe. Tak, no ale to jednak wartość o połowa książek niestety jest niska, tak, w stosunku do wartości o połowa węgla, tak, ale też nie o tylko węgiel chodzi, benzyna, tak, czy nawet kwestia jedzenia, tak, ja ostatnio robiłem zakupy i tak spojrzałem na rachunek, jaki tam mi wyszedł na koncie, kurczę, znaczy coś się złego dzieje, a ja jestem w dobrej sytuacji. To ja też zdaję sprawę z mojego przywilejowania, że jestem w dobrej sytuacji, ale jak sobie myślę o wielu ludziach, którzy nie mają tego szczęścia, które ja mam, bo na przykład nie mam kredytu na mieszkanie, tak, więc w ogóle hej, tak, jestem w dużo lepszej sytuacji niż wiele osób w moim wieku. I więc trudno oczekiwać, że ludzie, którzy właśnie liczą każdy grosz, muszą z jednych rzeczy rezygnować, żeby kupić to, co jest im niezbędne, żeby nagle kupowali książki. Bo nie będą tego robić, tak? Ale też rośnie cena papieru, będzie rosła cena książek. Drukarnie też dostają rachunki za prąd, tak? Co uważam, no niestety zakończy się tym, że ten rynek książki zostanie mocno przetrzebiony. Dużo autorów, znaczy będzie mieć trudności z wydaniem książek, tak, i ze sprzedażą książek. Co z jednej strony może wyjść rynkowi książki, notabene na dobre, bo to jest rynek, który jest koszmarnie, szanowni państwo, przegrzany. I w ogóle cykl życia książek teraz to jest pewnie miesiąc, dwa miesiące. Znaczy, co to znaczy? Znaczy, jak książka zostaje wydana, jak ona się nie sprzeda w miesiąc, to koniec, ona znika z półek, znika z księgarni, nikt już o niej nie pamięta. Tak? Znowu, w tym gatunku, który ja uprawiam, to jest szczególnie widoczne. Po prostu jesteśmy zalewani dzień w dzień kolejnymi, niesamowitą ilością tytułów. I
Ja kiedyś patrzyłem na takie zestawienie książek kryminalnych wydanych w Polsce. To robi Międzynarodowy Festiwal Kryminału przy okazji Nagrody Wielkiego Kalibru. Tam bodajże w tym roku było ponad 500 tytułów. I teraz tak, ja jestem osobą, która z przyczyn naturalnych jest zainteresowana kryminałem, śledzi rynek, patrzy, co się wydaje. I to nie chodzi nawet o to, że tego wszystkiego nie przeczytałem. Tak? Ja 3/4 z tych tytułów nie wiedziałem, że były wydane. Patrzyłem na tych autorów, patrzyłem na te książki. Zastanawiam się, co to jest. Kto to wydał? Kiedy to wydał? I teraz tak, jak ja o tym nie wiem, to skąd czytelnicy mają o tym wiedzieć? Mhm. Więc ten rynek jest przegrzany, ewidentnie wydaje się za dużo i być może dobrze, że będzie się wydawać mniej. To jest może kontrowersyjna teza, ale naprawdę tak uważam. Natomiast zła strona tego jest taka i to, co jest mnie naprawdę martwi, że po pierwsze będzie dużo trudniej z debiutem. Tak? I ta sytuacja uderzy bardzo mocno w debiutantów. Tak? Nie wiem, jakie wydawnictwo teraz się odważy zainwestować w debiutanta, w promocję jego książki, jego osoby, kiedy on nie ma jeszcze swoich czytelników, kiedy nikt go nie kojarzy. Będzie bardzo ciężko. Druga rzecz, która mnie bardzo martwi, to jest taka, że pojawiło się w ostatnim czasie dużo fantastycznych, małych wydawnictw na rynku. I ja mam bardzo dużo obawy, czy one sobie poradzą. Bo duże wydawnictwa sobie poradzą. Duzi autorzy, popularni autorzy sobie poradzą. Być może sobie nieskromnie użyję teraz pierwszej osoby liczby mnogiej. Być może będziemy sprzedawali mniej, ale będziemy tak sprzedawali dużo. Ale właśnie początkujący autorzy bardzo ciężko, małe wydawnictwa mają się bardzo ciężko. No pan ma właśnie to szczęście, że jest pan popularnym pisarzem, czytanym pisarzem, ekranizowanym pisarzem, bo jest też Żmijowisko przecież. Wyrwa się kręci z tego... Nie, Wyrwa już jest nakręcona. Już jest nakręcona. Wyrwa być może nawet już jest zmontowana i tak mogę powiedzieć, by było ogłoszone. No 1/4 przyszłego roku ono się pojawi w kinach po prostu, więc... To już, ale to jest niesamowita ulga, że to się już wydarzyło. To znaczy, bo świat filmowy jest taki, to jest bardzo, powiedziałbym, drapieżny świat, bardzo, bardzo brutalny świat tam. Ja mam takie przeświadczenie, że dopóki film nie zostanie nakręcony, to nie do końca wiemy, czy to się wydarzy do końca, tak? Czy na pewno zostanie skończone, bo już różne historie słyszałem, tak, o odwołanych produkcjach. Słyszałem o produkcji, która została odwołana w drugiego dnia zdjęć. Przecież producent powiedział, nie, słuchajcie, zwijamy się, jednak nie kręcimy tego. Więc mam tą wielką ulgę, że tak, ten film powstał, już jest zrobiony, już jest zmontowany, już... więc tak, to na pewno się wydarzyło. Pan w te produkcje filmowe, serialowe się bardzo angażuje, czy mówi, okej, oddaję swoje dziecko książkowe? To jest wszystko decyzja i zawsze to jest decyzja producenta, reżysera, ekipy, tak? Ja zawsze mówię producentowi, tak było w przypadku Żmijowiska, tak było w przypadku Wyrwy, że pomogę wam tak, jak tylko chcecie i tak, jak tylko mogę. Tak? Otrzymacie moje pełne wsparcie, co mogę dla was zrobić, po prostu dzwońcie i działajmy. W przypadku Żmijowiska skończyło się to tym, że byłem współscenarzystą serialu. W przypadku Wyrwy producent z reżyserem podjęli decyzję, że ten udział ma być mniejszy. Tutaj scenariusz napisał fantastyczny, w ogóle notabene fantastyczny scenariusz napisał Marcin Ciastoń. Przepraszam, jeśli pomyliłem imię, ale nazwisko na pewno Marcin, jest... Marcin. Tak. Przepraszam, jeśli pomyliłem imię, teraz jeszcze to powiem. Więc fantastyczny scenariusz... Hiacynt, prawda? Tak, Hiacynt, tak. To był jego scenariusz, więc teraz napisał scenariusz do Wyrwy, to jest świetny scenariusz. Ja tam byłem konsultantem, to znaczy dostałem ten scenariusz, zostałem poproszony o uwagi. Uwagę miałem jedną, ale już nie powiem jaką, ale ona była drobna, bo to była drobna uwaga. Powiedziałem, nie, słuchajcie, to musi być tak, bo... I wytłumaczyłem, dlaczego musi być tak, jak ja chcę, i to zostało, z tego co wiem, uwzględnione. Tam parę razy odebrałem telefon, rozmawialiśmy z reżyserem, tam dwa, trzy razy o tej książce. Więc, ale no ten udział mój jest tym razem dużo mniejszy, więc jestem strasznie ciekawy w ogóle, jaki będzie efekt końcowy, jak to wyszło. No bo ekipa jest niesamowita, zdjęcia z planu są niesamowite, więc yeah.
Niesamowite nazwiska też czytają pana audiobooki, bo ja sobie nawet zapisałam, bo oczywiście Janusz Zadura, tak. Filip Kosior, czy Grzegorz Damiński, kto tam jeszcze mam, Mariusz Bonaszewski. Przemysł Pabluszcz. Tak, to są nazwiska dla ludzi, którzy słuchają audiobooków, naprawdę one coś mówią, to są świetne głosy. I tu jestem ciekawa też właśnie, na ile pan miał możliwość jakiegoś wpływu na to, kto czyta książki, czy to już jest kwestia wydawnictwo kontra producent audiobooków. To jest tak, znaczy w moim przypadku jest tak, że jestem zawsze pytany o to, czy konsultowany właśnie, podsuwane są pewne nazwiska do czytania audiobooka, a ja zawsze mówię, słuchajcie, ja się na tym nie znam. Bo się nie znam. Znaczy taka jest prawda, że są fantastyczni aktorzy, naprawdę fantastyczni, którzy nie potrafią czytać. Tak? Są aktorzy, którzy po prostu fantastycznie czytają, jak właśnie tutaj wspomniani. Są nazwiska, które po prostu by nie przyszły do głowy, nawet nie dlatego, że ich nie znam, tak, ale po prostu by nie przyszło do głowy, na przykład Przemysław Blusz, tak? Tak. Znam tego aktora, bardzo go lubię, ale gdyby mi nie przyszło do głowy, że on jest odpowiednim głosem do czytania prostej sprawy i długu honorowego, się okazuje, że jest idealny, tak? Ale to właśnie to jest coś, czego się nauczyłem, to znaczy, że dla mnie takim bardzo ważnym wydarzeniem w ogóle formującym było uświadomienie sobie, że hej, ja się na wszystkim nie znam. Tak, są ludzie, którzy znam się na dwóch, trzech rzeczach, a we wszystkich innych są ludzie mądrzejsi ode mnie i warto ich słuchać. Tak? I na przykład wiem, że jeśli chodzi o produkcję audiobooków, są ludzie mądrzejsi ode mnie, więc ja ich słucham, tak, jak mnie o coś pytają, to im odpowiadam, ale generalnie wiem, że oni się na tym znają. Natomiast audiobooki to jest ciekawa sprawa, bo to jest prawdopodobnie największa rzecz, która się teraz dzieje w ogóle na rynku książki. Dokładnie. W tej chwili. Ja przez bardzo długi czas podchodziłem do audiobooków z takim pewnym sceptycyzmem, bo uważałem, że ten rynek jest dosyć płytki jednak. Znaczy, wszyscy mówili, że nie, to się rozwija, że to jest fajne, że ludzie tego słuchają, a ja widziałem rozliczenia i mówiłem, nie, słuchajcie, się nie rozwija, tam się nic nie dzieje ciekawego. I nagle to się zmieniło. Wybuchło wręcz, prawda? Wybuchło. Powiem tak, teraz audiobooki są być może równorzędnym rynkiem, tak, do rynku książki papierowej. To są podobne liczby, jeśli chodzi o sprzedaż. A być może nawet audiobooki w niektórych przypadkach są większe liczby. To jest dla wielu osób podstawowy sposób konsumpcji literatury, co ma swoje dobre i złe strony. Znaczy, dobra jest taka, znaczy ja w ogóle bardzo lubię audiobooki, to od razu od tego przejdźmy tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co daje ten środek wyrazu, a co nie. Znaczy, największą ich zaletą jest to, że ludzie, którzy normalnie by nie czytali, nagle mają styczność z literaturą. Nie czytaliby nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie mieli czasu. Albo byli zbyt zmęczeni i tak dalej. Różne rzeczy. I nagle się okazuje, że oni teraz mają czas na słuchanie książek, bo jadą do pracy, włączają sobie audiobooka, idą na siłownię, słuchają w słuchawkach audiobooka. Tak nagle dotarliśmy do zupełnie innej grupy, do której nie mieliśmy do tej pory dotarcia. To jest fantastyczne. Natomiast jako twórca muszę powiedzieć to, że audiobooki lektor zawsze interpretuje w pewien sposób czytany tekst. I to jest tak, jak czytamy książkę papierową, to sami wszystko interpretujemy. To jest relacja autor-czytelnik. Tak? Ja coś Państwu opowiadam, Państwo to sobie filtrujecie przez swoją wyobraźnię, przez swoje poglądy też, przez swoje doświadczenia życiowe. Uważam, że czytelnik jest współtwórcą książki. Tak? Bo każdy czytelnik ma troszeczkę inne obrazy w głowie, troszeczkę inaczej sobie wszystko wyobraża i to jest fantastyczne w ogóle w literaturze. W przypadku audiobooka dochodzi nam jeszcze pośrednio, jakim jest lektor. I lektor swoją dykcją zawsze... Nie ma przezroczystego lektora. On zawsze coś narzuca. To nie jest bardzo... Nie mówię, że to jest jakieś strasznie złe, że to jest jakaś tragedia i w ogóle załamuje ręce. Nie, ale po prostu to jest coś, z czego sobie trzeba zdawać sprawę. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale w ogóle jestem fanem audiobooków właśnie pod tym względem, że hej, kurczę, w końcu udało nam się dotrzeć do ludzi, którzy normalnie nie czytają. Albo do tych, którzy czytają, ale chcieliby jeszcze więcej. Ja na przykład smażę naleśniki zawsze ze słuchawkami na uszach i wtedy się wyłączam i tutaj mechaniczna czynność i słucham jakieś książki. Więc to jest fantastyczne, no.
Ale muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, no bo są te audiobooki, ale są też podcasty i pan tworzy podcast, to już jest ponad 50 odcinków. 59 dzisiaj wróciłam. Nie jest to taka świeżynka, już jest pan doświadczonym podcasterem i to jest true crime. I zbrodnie na poniedziałek to są w głównej mierze opowieści o prawdziwych zbrodniach i ja zawsze, kiedy też jestem ogólnie fanką książek, podcastów tego typu, ale zawsze się zastanawiam i pytam, czy pan się zastanawiał nad tym, czy powinniśmy poświęcać tak dużo uwagi tym mordercom, którzy, no część przynajmniej z nich, robi to właśnie po to, żeby tę uwagę zyskać, żeby jakąś sławę zyskać, a my jakby ją trochę w ten sposób dajemy tym zainteresowaniem. Mhm. Tak. To jest prawda. To jest prawda, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i to jest w ogóle, znaczy w ogóle jest w tym nurcie true crime, tak jak się powiedział o true crime. Ja się tego ciągle uczę, mam jakieś tam przemyślenia i natomiast tak, to jest prawda. Znaczy, ja jestem coraz bliżej tego podejścia, że trzeba rozmawiać głównie jednak o ofiarach. Tak? I jest dla mnie najważniejszą książką z tego gatunku jest Pięć. Przepraszam, nie przypomnę sobie nazwiska autorki teraz, bo nie chcę przekręcać, ale to jest, to ma pod tytuł bodajże nieznana historia ofiar Kuby Rozprowacza. Tutaj autorka sobie zadała trud, żeby po prostu zrekonstruować ich biografię i pokazać, kim te pięć kobiet zamordowanych przez Kubę Rozprowacza było. Jak zrekonstruowała ich życiorysy, to się okazało, że one po pierwsze są fascynujące, a po drugie ze względu na to, że my sobie wyobraziliśmy, kim one są, bo to, co sobie wyobrażamy na ich temat, niewiele ma wspólnego z prawdy, na tej podstawie zbudowaliśmy obraz Kuby Rozprowacza, on był zupełnie kimś innym niż myślimy. Tak? I też one były kimś zupełnie innym niż myślimy. I to jest książka, która bardzo mówi o nas, o naszej fascynacji zbrodnią, więc to podejście, że trzeba mówić o ofiarach, jest mi jakoś bardzo, bardzo bliskie i istotne. Natomiast też mam taką, ja zacząłem coraz, będę się starał teraz mówić, nie zawsze mi to wyjdzie, tak? Ale szukam spraw, które są z jakiegoś powodu ciekawe, nietypowe, z takich krajów mało znanych, tak? Żeby to nie była tylko Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Polska, ale też, nie wiem, może w Indiach się dzieje coś ciekawego, może w Chinach dzieje się coś ciekawego, ale też staram się unikać właśnie seryjnych zabójców, szczególnie tych, którzy mordują kobiety. Znaczy, staram się unikać spraw, gdzie mężczyzna zabił kobietę. Tego jest po prostu za dużo. Mam tego, jestem zmęczony tym. Czuję już, że mnie to oblepia i to jest niefajne, nieprzyjemne. Nie chcę o takich sprawach opowiadać. Nie zawsze mi się to udaje, bo czasami są pewne takie historie, które po prostu tyle mi dają do myślenia i nie potrafię się od nich wolnić, że chcę o nich opowiedzieć, ale generalnie szukam teraz historii innych. Ten wątek właśnie, żeby zrzucić więcej światła na ofiarę, też mam wrażenie jest widoczny w Długiej Nocy, ale już na koniec chciałabym zapytać w związku z tym, czy Mordka jeszcze powróci po Długiej Nocy? No zdecydowanie tak. Ja mam już w głowie wymyśloną historię o Mordce, co jest o tyle, bo ta przerwa pomiędzy Cieniami a Długą Nocą była między innymi dlatego tak długa, że ja nie potrafiłem wymyślić, inaczej, nie tyle nie potrafiłem wymyślić historii o Mordce, co nie potrafiłem wymyślić takiej historii, którą chciałbym napisać i którą chciałbym przekazać swoim czytelnikom. Znaczy nie wierzyłem w te historie, które wymyślałem. Zawsze wydawało mi się, że tam coś nie gra, nie pasuje. A teraz właściwie zaraz po Długiej Nocy wymyśliłem historię, w którą wierzę, którą chcę napisać i w ogóle właściwie ona jest wymyślona od początku do końca, nic tylko siadać i pisać. To nie do końca jest tak. Muszę zrobić pewien research, muszę w pewne miejsce pojechać, sobie pooglądać, dowiedzieć się kilku rzeczy, ale generalnie to jest wymyślona i mam nadzieję, że ta przerwa pomiędzy Długą Nocą a kolejnym Mordkiem będzie trochę krótsza niż ostatnio. No to ja czekam i bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Wojciech Chmielarz. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.